Ja się, Maneczko, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z gry Duna Wojna o Przyprawę. Jest to trzeci odcinek serii, moi drodzy. Coś mi się wydaje, że szybko zakończymy tą serię, niestety. Ale następną na pewno zaczynalibyśmy już troszeczkę inaczej. Ja rozumiem, stojąc za tym logikę, po co zajmować się trudnym wydobyciem wody, kiedy możesz się skupić na najważniejszej sprawie i pozwolić umrzeć swojej sile roboczej. To przecież naturalne. No tak, 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 tak. Średnio powiedział. Nie mam nawet za bardzo co przehandlować za niektóre rzeczy. Mamy pieniędzy. Chyba doprowadziłem swoją rozgrywkę do końca, że tak powiem. Gdzie są ornikoptery? Czy ornikopter też wymaga... A, wy tutaj latacie i badacie, ale czy wy coś zbieracie dodatkowo? No właśnie, chyba nie bardzo. No, ja nie wiem, kurna, jak to się stało, że tu w tej wiosce cały czas brakuje wszystkiego. Niepokój. Nie może tak być. Tutaj mamy zaanektowaną tą wioskę, ale nie mam teraz jak postawić tutaj żniwiarki, nie? Bo nie mogę postawić fabryki, bo no nie mam zasobów. Powiem szczerze, że chyba wpieprzyłem się. Chyba się wpieprzyliśmy. Deficyt siły roboczej, wody, deficyt solarii, deficyt pletonu. No jak z tego wyjść? Nie da się z tego wyjść. Tu jest wszystko, okej. Tu jest okej. Najważniejsza wioska, kuźwa, akurat. Oddzielacz wiatru mają. Rafinerię mają. Nie da się coś tutaj rozwalić przecież. Gra mi postawiła takiego psikusa, że to jest masakra. Przez to jedno głosowanie z tą wodą, nie? Koszt wody. 12 dni to będzie trwało. Lipa, lipa. No jestem udupiony, nie? Wykryto sicz. A, i to oni mnie tu atakowali stąd. Ze srańca. Ludzie mi umierają. Ci tutaj idą przejąć chyba, tak? Oni w ogóle jakieś statki już mają. Ja pierdziele. No ja nie mogę tutaj nic zrobić, bo no nie mam... Chyba musimy zacząć tą rozgrywkę od nowa, wam powiem. Tak coś mi się wydaje osobiście. Że to jest jedyne rozwiązanie, jakieś takie w miarę rozsądne. Dlaczego tyleż? Warsztat rzemieślniczy razy dwa. Prośba o komunikację.
Zatrzymajmy. A, nie przeczytałem. Wykryto Siege. No wiem, że to jest Siege. Nowe kolegium. Jeszcze 7 dni. Wykryto czerwia. Wykryto burzę piaskową. Fuck. Deficyt zasobów. Wiem. Niepokój. Deficyt zasobów, nowe kolegium. Ci tutaj przejmują tą wioskę, pod moją stolicą. Inna zgarniarka? Już tam nie ma czerwia. Czy wojsko nam jest potrzebne? Nie jest nam potrzebne aż tak. Koszt budowy budynków bardziej. No nie dzieje się zbyt dobrze, wam powiem. No, nie da się z tego wyjść. Czyżbyśmy tak musieli zakończyć naszą serię od razu, tak szybko? Czy no teren nie trafiliśmy, teoretycznie nie trafiliśmy na zły teren. Nie ma pieniędzy. Tu nie ma pieniędzy, no i wszystkie wioski już na trafi powoli, nie? Zobaczmy sobie, jak to będzie wyglądało dalej. Tu jest bunt. Wykryto czerwia. Patrzcie, jak ta gra nas bombarduje teraz wszystkim, nie? Wszystkim, co się da, dosłownie. Próg osiągnął kolejny próg hegemonii. Fremeni. Kurwa, jak to zrobili? Tu też jest bunt. Bardziej się już nie da tego wszystkiego przyspieszyć, nie? To wy musicie iść teraz tam. Turboty, kurde, nie. Bunt, ja mam tam bunt, cholera jasna. Oni idą atakować. Patrzcie. Idą mi atakować. Jest grubo. Palić tą wioskę. Idziemy się bić. Idziemy na bitkę. Tu jest czerw. Znaczy to już, ja już przegrałem, to ja sobie z tego zdaję sprawę. To nie podlega to żadnej dyskusji nawet. A tu chodzi o to, żeby zobaczyć, jak się sytuacja rozwinie. Ten tu wybudowali bateria rakietowa, o skurczyby. Jestem w zasięgu ich baterii rakietowej.
No i wygrali. Czy no nie wygrali, ale wygrali. Dobra. Wojsko mi zabili i wojsko już nie generuje siana. Czy nie potrzebuje siana. Wody też odzyskaliśmy trochę. Ej, no to może jedna? To tutaj najgorzej jest z tym. Ale za chwilę mnie dojedzie jeszcze imperator. Nadal nie mam końców i nie mam zapasu przyprawy dla imperatora. Mógłbym się postarać o zapas przyprawy dla niego. Ale to już jest za późno. Tracono wioskę. Fabryka pletonu. How can I help? Nie opłacono. No ja nawet nie mam wojska, nawet nie mogę wybudować wojska. A Harkonneni to gnoje. Mówiłem, że wygramy, a przegramy. Może tak być. Myślałem, że troszeczkę lepiej mi idzie. A tu się okazuje, że ja się opieprzałem. Dobra. Ale powiem szczerze, że gra rzuciła mi całkiem sporo wyzwań. Wody teraz to mamy od zajebania, nie? Badania. Budynki wsparcia. Co z tego, jak i tak nie mogę tego postawić, nie? Przede wszystkim tak, fabryka pletonu, która nie działa już w żaden sposób, więc mamy deficyt. Doprowadziłem kraj do upadku, krótko mówiąc. Nie da się tu nic zrobić, no nie mam pieniędzy, żeby wojsko wybudować, nie? Sprzedać też za bardzo nie mam co, siła robocza jest, ale no co z tego. Oni mi tutaj zajęli to teraz. Ja nawet nie mam 100, tylko mam 60 już. Możliwość, znaczy 60 punktów głosu. Ostro mnie dojebali. Nie no dobra, widzowie, nie będziemy tutaj już chyba czekać i ściemniać, trwa walka. Oni mi się tu zaraz wjadą na stolicę, jak nic, nie? Teraz zajmą mi pewnie tą wioskę. Tam już straciłem w ogóle, oni się chyba sami wyzwolili, na to wygląda. No tutaj, tu jeszcze pracują, oni są jeszcze wierni swojemu królestwu. Tutaj walczę. Nie jestem w stanie tego uratować. Nie będziemy tutaj ściemniać. Podsumujmy to, no krótko. Przejebałem. Nie wiem, czy jest jakaś możliwość dyplomatycznego. Już mogę akceptować wszystko, co się da. A jeżeli chodzi o tych... Umowa handlowa, wiedza,
Mowa otwartych granic. Czy się odbili? Zamaskowana sonda. Ta, odbili się, patrzcie. Teraz się tutaj wrócą, zregenerują. Co oni postawili? Baza wojskowa. Skurczybyki. No Harkonneni to jest ród wojskowy, militarny. Oni się tylko zbroją i tylko wszystkich dookoła łoją. Niestety. Przegrałem, no co mogę tutaj gadać. Nie wiem, czy z tą grą nie przejdziemy sobie na live, bo powiem szczerze, że mi się podoba. What do you want? Walka. Lej, masz rację. Czy my jesteśmy w stanie z tego jakoś wyjść? Odbić tej wioski to już chyba tak za bardzo nie dam rady. Znaczy, no nie jestem w stanie wyjść, bo tak. Po pierwsze, znowu nie mam przyprawy na Imperatora. Po drugie, nie mam pieniędzy na to, żeby budować wojsko. Jak ja do tego doprowadziłem? Masakra. Chyba, że to spróbujemy przejąć. I to z powrotem. Tego nie przejąć. Może i to bym przejął. A, już wody będę miał za mało. To nie, wycofaj. Oni tu kurwa na dużo. A, bo oni 5 potrzebują wody. Każdy poziom siły wiatru w regionie. Mój najdroższy sąsiedzie. Czy nie cieszy cię, że nasze terytoria stale się do siebie zbliżają? Kurde, Harkonnen, weź mnie nie denerwuj, Lord, dobra, bo... Co to w ogóle jest? Najeźdźcy. Jeszcze oni! Jeszcze oni. Wszyscy, najlepiej. Niech będzie, koszt utrzymania. Wody mamy. Wystarczy na wody. Może Harkonnenów zniszczymy trochę. Tą wodą. Uglężona wioska, no wiem, wiem. Tu z następni idą już. Stelisiczy, pierdziele. Stąd wyłażą. Ale oni idą na Harkonnenów, patrzcie. Nie, dobra. Widzowie, przegraliśmy. Nie ma się co tutaj kryć. W ogóle jestem na samym końcu, jeżeli chodzi. Ród Atrydów został zniszczony w tym rozdaniu. Co to jest? Tu też jest sicz. Gdzie my jesteśmy? Zobaczcie, jak my dojechali tutaj. Fuck me. Czyli cały czas próbują tą zdobyć. Tam już nie ma obrony, więc oni ją zdobędą. Ale tutaj walczą. Tak jakby rozgrywka toczy się już bez mojego udziału. Tak bym to nazwał. Baza produkuje plus 20 tego, tak?
mam żadnego wpływu na to. Dobra, zróbmy tak, zakończymy tą serię, niestety w taki sposób. No bo ja już nie mam nawet co tutaj zrobić. Wojska nie wybuduję, nic nie zrobię, nie? Prośba handlowa. Akceptuj. Co z tego, jak i tak kasy nie mam? Nie wiem, co zrobi Imperator, jak znowu mu nie zapłacimy. Odbili tutaj ten. Ci mi zajęli tą wioskę. Tu jeszcze o tyle dobrze, że tu mi się produkuje to wszystko. Wykryto czerwia. Zabrali żniwiarkę. Tu jeszcze niby jest. Oddzielasz wiatru mogę postawić. To przejęła Siege. Czy ja jestem w jakikolwiek sposób w stanie... ...kolegium? Nie mam ogniw paliwowych. Bo nie mam tutaj tego. Tutaj zrobimy rozwój. Badania. Co to daje? Max liczba załoga plus 1 odblokowuje budynek silosy przypraw. Ci ty kurde w tym Gundabagu siedzą, ale z tego co widzę, to mają problemy. Przegłosowaliśmy to i mają problemy z wodą. Więc jest ok. Patrzcie, no ma pieniądze na wojsko. Ci dalej idą. Chcą też podbić. Mogę z kimś podpisać jakieś umowy handlowe na przykład? Oblężona wioska. Nie mam się czym bronić. Więc mi ją zabiorą znowu. Teraz niby pieniądze mam. No ale już nie mam. Bo przyprawy też nie uzbieram dla Imperatora. No już nie ma co zwiedzać chyba. Niech i kolej. No, udało się przegłosować to, co chcieliśmy. Przemytnicy nam trochę sprzyjają, no nie ma się doszukiwać. Ta walka.
dalej nie przejęli, albo właśnie zginęło. Teraz patrzcie, co robię. A nie mówcie, że oni stąd będą strzelać. Zabij, zabij, zabij. Teraz idziemy tu. Przejąć wioskę. Wyzwól. Przejmij kontrolę. Splądruj. Przejmij kontrolę. Hej, na stolicę mi idą. Nie poddam się bez walki, kuźwa. Strzelaj, strzelaj. Czemu? No, bo 200 solarii, 200 solarii, tutaj jest 300. Dron wsparcia. Strażnik 500. 20 ludzi, 5 wody. Chociaż my im tam kryzys też jakiś, widzę, zrobiliśmy. Myśleli, że będzie łatwo, a nie do końca. Przejmę im tą wioskę, no nie ma opcji. Patrzcie, przyjęliśmy. Z baterią rakietową, czyli z tym, co wybudowali. Może nie przegrywmy. Z tym pletonem najgorzej jest. No i że znowu nie zapłacę imperatorowi. Deficyt wpływu i deficyt pletonu. Tego nie mogę zaanektować. To bym musiał postawić to i brakuje mi 128. Z nimi. Może coś pohandlujemy. Mamy 300. Zwolnijmy ten czas. Tu jest bateria. Rafineria, o kurwa, rafineria aż tyle potrzebuje. Dzielarz wiatru. Gdzie ja mam jeszcze swój teren jakiś? Tutaj. Co jeszcze bym potrzebował? Jeszcze jeden oddzielacz wiatru chyba. Z nim. How can I help?
Ja im kasy nie chcę dawać. Ja im mogę dać co najwyżej dane. Tu jeszcze mam. Oni się tutaj czają, widzę to. Idą. Nie opłacono. Ile razy mogę nie opłacić? Tu mnie atakują. Dobrze, że tutaj w ogóle mam, wiecie, ty. Ciężko, ciężko. Dobra, widzowie, na chwileczkę zatrzymałem. Powiem tak, że idzie to jeszcze chyba wyciągnąć w miarę, jak widzicie. Na razie daję radę i jeszcze mnie nie ubili. O tak. Tak to nazwijmy. Tutaj musimy sobie postawić jeszcze tak. Nie silos na przyprawy. Fabrykę pletonu. Fabryka ogniw paliwowych. Nie. Centrum naprawcze też nie. Wydaje mi się, że właśnie fabrykę pletonu. Bo to jest dosyć istotne. Mamy tego pletonu już całkiem sporo. Dzięki temu mogę sobie teraz pozwolić na to, żeby wybudować tutaj. Gdzie oni się tu biją? Rafinerię znowu. Tutaj potrzebujemy milicję. To jest teren, który jest najbardziej atakowany. Ja, jak widzicie, bronię się dzielnie. Tutaj anektuję ten obszar. Będę chciał jeszcze przejąć ten obszar. Ale to wszystko na spokojnie. Na chwilę obecną, co jeszcze mi jest potrzebne, to na pewno będę potrzebował w momencie, jak nam się już tutaj uda to rozbudować. Tutaj też sobie dorzucimy milicję. Niestety, ale muszę to robić. Nie mam wyboru. Tutaj milicja jest. Budynków tutaj nie mamy na chwilę obecną żadnych. Silos na przyprawy. Oddzielacz wody. No i tutaj już idą atakować. Nie mam czym ich tam obronić. Oni się tutaj chyba i tak jakoś bronią mimo wszystko. Coś by trzeba było znowu wymienić. Najlepiej mi się handluje z tymi. Let's get to business. Z tym, że teraz mamy tak. Tego mi się fajnie produkuje. Wyciągniemy to! To jeszcze dojedziemy tych Harkonnenów, ja wam to mówię. Tu już mamy milicję, mamy wszystko w miarę ogarnięte. Oni tutaj z nim powinni wygrać. Tutaj idą wrogowie i już bronimy. Jest dobrze. Jesteśmy u siebie. Jesteśmy na swoim. Oni tutaj nie wytrzymają. Nie powinni wytrzymać, przynajmniej mam taką nadzieję. Budowa zakończona. Dzielacz.
Aha, nie mogę tam zbudować. Tu mogę zbudować natomiast. Czy oni mi to odbiorą? Znowu lipa. Tam też się strzela. To się moi strzela... Nie, to nie moi się strzelają. To nie jest źle. Tu się rafineria buduje. Żniwiarka rozmieść. To jeszcze nie jest zaanektowane. Tutaj mamy full budynki, tak? Fabryka pletonu, oddzielacz wiatru i mamy rafinerię. To jest ok. Jest trochę gorzej z pieniędzmi. 414. Nie wiem, kiedy mnie imperator dojedzie za to, że mu nie dostarczam tego. Czekajcie teraz, tak, zatrzymajmy czas, bo jest bardzo ważna kwestia. Nie wiem, jak tutaj przypisać więcej tych pracowników. Rafineria. Dodaj załogę. Jest ok. Możemy to puścić w tym momencie. Ja nie mam wyboru, muszę mieć tutaj wojsko, bo inaczej będzie lipa. Wody mamy na razie pod dostatkiem. Pletonu też nam się sporo produkuje. To bym chciał zaanektować. 50 mi brakuje. Z kim by tu można było przehandlować trochę tych... 30 punktów. Nie macie jakoś zbyt dużo... wymień. Z tymi mógłbym przehandlować troszkę. 20 potrzebuję. Wymień. Kurde, ja to jeszcze wyciągnę. Wam powiem tak, że jeszcze to damy radę wyciągnąć. Jeszcze się uda. Mamy coś takiego. Ci teraz na razie nie atakują, bo widzą, że mam obronę w miarę spoko. Więc sobie dali spokój. To chciałem zaanektować, tak? Tak, i to anektujemy. Tu już jest nasze. Centrum naprawcze, fabryka pletonu. Już jest stawiane. Co my tu mamy? Ornitopter. Lecisz tutaj. Co to jest? Ruiny. Jednostki wojskowe tam muszą lecieć. Dobra. Udało się. Z przegranego wyciągamy troszeczkę. Słuchajcie, nie jest źle. Już kminie, już wiem bardziej, o co chodzi. Fabryki pletonu można stawiać w różnego rodzaju miejscach. Niekoniecznie to musi być... teraz tak, imperatorowi, czy my to 40 na dzień? Nowa rezolucja jeszcze. Okej. Zmniejsza poziom. Harkonnenów tutaj zależy, Harkonnenów zależy na tym. Umożliwia zmianę wyboru jednej rezolucji w pierwszej fazie propozycji. Nie. Koszt utrzymania... pletonu plus 30%? Nie.
tutaj zrobimy poprzyj. Wszystko co Harkonnenów jest złe. Ja mam maksymalnie 6. Można wykorzystać do wzmocnienia głosów na wyborach rezolucji w Landstardzie. Jest ok. Tak to zostawimy. Mam tutaj przypisanych ziomali. Tutaj się wszystko... tu bym musiał postawić warsztat naprawczy chyba. Nie będzie najgorzej. To mi produkuje wpływy, produkcja. Wodę mamy, tutaj już będziemy też stawiali wiatrołap za chwilę, żebyśmy mieli więcej tej wody. No i wojsko, wojsko muszę mieć w każdym teraz tym nadbrzeżnym, czyli jak to przejmiemy, też tutaj sobie wojsko postawię. Nie wiem jak chodzi o budynki. Baza wojskowa dla sojuszniczych jednostek wojskowych w regionie i jego... Okej. Biuro rekrutacyjne. Bateria rakietowa. Musi być bateria rakietowa, nie ma wyboru. Wojsko mamy. Tu też postawimy nim baterię rakietową w razie czego. I odgrodzimy się i tutaj oflankujemy, znaczy no oflankujemy, może nie tak, żargon wojskowy to nie mój konik, ale damy radę, na pewno. Powiem szczerze, że naprawdę już tak było ciężko ze mną, nie? No nam niech się tutaj przejmuje, pleton się produkuje, więc jest spoko. Oddzielasz wiatru znowu. Dajemy od razu kolejną pozycję tutaj do rozbudowy. Chyba po raz pierwszy zrealizuję zapotrzebowanie dla tego, dla cesarza naszego. To mnie trochę smuci, że oni tutaj to tak sobie zajęli. Ja bym musiał powoli zacząć budować solidne wojsko. Centrum badawcze. Wiedza, koszt utrzymania. Szkolenie żniwiarzy, szybkość zbiorów, plus 5%. Tutaj co mamy? Wojsko. Centrum rekrutacyjne. Punkt dowodzenia. Dobra, dobra, na dzisiaj wystarczy, bo wciągnęło mnie niesamowicie. Normalnie, tak powiem, z kopytami, co się mówi. Tutaj trwa budowa, czyli jest ok. Wydobycie trwa, żniwiarki są, wojska brak. Z wojską muszę sobie jeszcze tutaj ogarnąć. To jest dosyć istotne, nie? Nie ma co oszukiwać. Nieprzypisany agent do Harkonnenów. Fajnie, że tymi danymi możemy handlować, bo jak sobie zobaczycie, to oni mają sporo wpływu. Ja na przykład będę mógł próbować zaanektować kolejną wioskę za te dane. Idą atakować. Damy radę. Ale o wyniku tejże walki dowiecie się już w następnym odcinku. Ja pierdzielę, no myślałem, że przegram. Myślałem, że już jest po mnie. Jest grubo mimo wszystko, tak czy siak, ale... odbiję tą wioskę Harkonnenom. Będę sobie tam produkował... zbierał przyprawę. Wzbogacimy się tutaj troszeczkę o ogniwa energetyczne. Więc wydaje mi się, że będzie to do ogarnięcia. Dobrze, że tutaj w ogóle mam wojsko jakiekolwiek, nie? Bo tak to już by była lipa.
Ci może zdążą dojść, może nie zdążą, zobaczymy. Tutaj mam już wieżę obrężniczą, nie obrężniczą, tylko baterię rakietową. Więc tak, tu bateria rakietowa będzie musiała powstać i tutaj bateria rakietowa musi też zostać wybudowana, bo oni tutaj dosyć często mi atakują tą wioskę. Tutaj mamy natomiast trochę mało jednostek wojskowych. Nie mam też na razie pieniędzy. Chyba, że sobie szybko coś wymienimy z tym naszym jegomościem. Bo ja z nim dużo handluję, powiem tak. Nie będę się ukrywał. No nie, oni nie mają pieniędzy. A z tymi dobra, nie powiem. Oni też nie mają pieniędzy. Mają natomiast pleton. Nie mają zbyt dużo punktów wpływu. Mogę się z nimi wymienić danymi. Wymień. Z tymi. Ci też nie mają pieniędzy. Więc tak de facto, oni wszyscy poszli na grubo. Ja przeczekałem. Chyba. Tak mi się wydaje. I idzie to jeszcze rozegrać jakoś ciekawie. Zaraz zobaczymy. Trzymajcie się, do następnego. Pozdrawiam. Hej, hej.